Cześć, tu Ernest! Dopiero co poznaliśmy wygląd nowego pakietu Mrocznych Legend, a na światło dzienne wyszła informacja o kolejnym nowym, największym pakiecie, który zawiera aż 13 różnych przedmiotów w okazyjnej cenie. Do tego na mapie zachodzą kolejne zmiany i ponad to wszystko, wczoraj wieczorem zaszła kolejna aktualizacja, w której usunięto aż 3 bronie. Za moment wam o wszystkim powiem. Zanim jednak do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to nic się nie stanie, ale jesteśmy na dobrej drodze do 300 tysięcy subskrypcji. Będę wdzięczny za pomoc. Zaczynając od zmian na mapie, to wczoraj po południu w aż dwóch różnych miejscach naraz pojawiły się nowe nadajniki szczelin. Jeden nowy nadajnik szczelin znajdziemy na zamrożonym Lepkim Lasku. Ten nadajnik powinien przywrócić nic innego niż Lepki Lasek. To pod tą właśnie taflą lodu jest cały Lepki Lasek, który był uwielbiany przez wiele osób, w tym mnie. Dobrze wspominam tą miejscówkę i pamiętam, że była odwiedzana przez wielu graczy na początku meczów. Powrót Lepkiego Lasku jednak nie będzie taki prosty. Z przykładu sklepowej CDB wiemy, że miejscówki nawet jeśli wrócą całe, to coś jest z nimi nie tak. W przypadku sklepowej CDB mam na myśli zombiaki. Nie wiemy, co twórcy gry przygotowali na wielki powrót Lepkiego Lasku, ale na pewno nie będzie nudno. Trzymam kciuki za coś fajnego. Na początku wspomniałem o dwóch nowych nadajnikach szczelin. A to dlatego, bo jeszcze jeden pojawił się w łazie odpoczynku. Ten teren był kiedyś zajęty przez Mokre Moczary, które były wręcz przeciwieństwem tego miejsca. A więc tak, Mokre Moczary wraz z Lekkim Laskiem wrócą na wyspę pod kopłami, które utworzą nadajniki szczelin. Może do Mokrych Moczarów zawita Śliski Syren? Dzięki różnym podpowiedziom wiemy, że Śliski Syren to przebranie w stylu potwora z właśnie Mokrych Moczarów. Tak, Śliski Syren był tylko jedną z postaci w filmie, który powstał w czwartym sezonie, ale może ta postać powstała na podstawie jakichś obserwacji Mokrych Moczarów. Dobra, następnym tematem na dziś jest aktualizacja, która zaszła wczoraj wieczorem około 9:00. I to była dobra aktualizacja. Naprawdę warto o niej wiedzieć. Od momentu wejścia wczorajszej aktualizacji, brutale będą pojawiać się rzadziej w 3., 4., 5. i 6. fazie burzy w standardowych trybach, ale w trybie areny nic się nie zmieniło. A w sklepowej sadybie obniżono maksymalną ilość generatorów biesów z 7 do 5. Do tego powstanie nowego generatora po zniszczeniu może zająć do 30 sekund zamiast max 5, jak to było wcześniej. Ponadto z generatorów potworów będą rzadziej wypadać RPG oraz launchpady. Celem tych zmian jest zbalansowanie tego, jakie nagrody się otrzymuje za ryzyko walki z potworami. Według Epic Games wynagrodzenie za walkę z potworami było zbyt dobre. Launchpady i RPG to bardzo ważne przedmioty i często spędzają kilka dodatkowych minut w sklepowej sadybie tylko po to, aby znaleźć kilka launchpadów i złotego RPGa. Niestety te zmiany wyszły dość późno, więc nie miałem okazji sprawdzić ich na arenie trio. Solo nie gram za często. Teraz chyba najważniejsze, bo przechodzimy do tematu broni i przedmiotów. Wczoraj wieczorem z gry zostały usunięte następujące 3 bronie. Strzelba bojowa. Yahoo! Strzelba z magazynkiem bębnowym. Woohoo! Oraz granatnik na granaty zbliżeniowe. Nie do zobaczenia. Przywrócono do gry za to skara z tłumikiem. A automatyczny karabin snajperski zadaje teraz większe obrażenia, odpowiednio do klas. I wow, te zmiany są jak najbardziej na plus i cieszę się, że w końcu nadszedł ten lepszy czas na grać w Fortnite. Brutale dalej są, no cóż. Ale bardzo się cieszę ze zmian w orężu. Dajcie znać, co wy uważacie o tych zmianach. Oj, prawie bym zapomniał, papryczki teraz dają nam turbo przez 60 sekund zamiast 20. Na koniec mała uwaga. Te wszystkie zmiany były tylko i wyłącznie w balansie gry. Nie było nic do pobierania. Poza tym tego samego wczorajszego dnia dowiedzieliśmy się o nadejściu kolejnego pakietu skinów i co ciekawe, nowy pakiet skinów też będzie w motywie kostki, ale po kolei. Najpierw mała uwaga. Pakiet skinów, który wam teraz omówię, to nie jest pakiet Mrocznych Legend. Pakiet Mrocznych Legend dalej wejdzie do gry i będzie w tym samym stylu, ale to oddzielny pakiet. Okej, chciałem tylko to rozjaśnić. Rzućmy okiem na ten nowy. Dzięki różnym stronom, które sprzedają klucze do gier, dowiedzieliśmy się, że 5 listopada do Fortnite wejdzie pakiet skinów o nazwie Darkfire. Dosłownie po polsku to pakiet Mrocznego Ognia. Teraz na ekranie widzicie okładkę tego pakietu. Są to trzy fioletowe symbole, które są charakterystyczne dla trzech różnych skinów, które już są w grze. Dzięki opisowi tego pakietu wiemy, że będzie on zawierał aż 3 mroczne ubiory. Będą to przeróbki następujących skinów. Rockmanki, Anielicy oraz Omena. Dla każdego z tych skinów będą już przerobione backblingi. Dla Rockmanki jest gitara, dla Anielicy jest skrzydła, a dla Omena jego peleryna. Do tego ten zestaw będzie zawierał aż 3 różne podwójne zbieraki oraz 3 różne malowanie na bronie. Ostatnią wisienką na torcie jest emotka. Niestety nie znamy wyglądu tych skinów ani emotki, ale sama okładka swoją kolorystyką oraz nazwą podpowiada nam, że będą one stylem podobne do kostki. Na pewno na tych skinach ujrzymy też fioletowe płomyki,
Według nazwy ten nowy Omen ma być płonącym skinem, tak samo jak na przykład magmowy ogar wojny. Użytkownicy Twittera Hypex oraz Fercho przygotowali koncepty dwóch skinów z tego pakietu. Oto jak według ich wizji wyglądałyby skiny Anilica oraz Lockmanka w mrocznej wersji. Teraz cena. Taki potężny pakiet nie jeden wyceniłby na jakieś 200 zł, znając Epic Games. Ale jeśli przeliczymy cenę tego pakietu na tych różnych stronach, to wyszłoby nie więcej niż 120 zł. Jeśli ten pakiet będzie w sklepie w grze, to pewnie w cenie 100 zł. Co do daty wyjścia, to jak już mówiłem, do premiery tego pakietu zostało 60 dni, bo ma wyjść dopiero 5 listopada. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Wysie Bojowym.